Premier Donald Tusk powołał na stanowisko prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Szef rządu zrobił to wbrew prawu, bez koniecznej do wypełnienia procedur opinii prezydenta. Nie doszło też do skutecznego odwołania urzędującego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Po zmianie władzy minister sprawiedliwości Adam Bodnar rozpoczął proces siłowych zmian w prokuraturze. W pierwszej kolejności postanowił odsunąć prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Na jego miejsce powołał prokuratora pełniącego obowiązki. Następnie bez żadnej podstawy prawnej rozpisał konkurs na obsadzone stanowisko, w którym wybrano Dariusza Korneluka. Teraz nominat ministra Bodnara otrzymał oficjalne powołanie od premiera. Dzisiaj jest, myślę, że bardzo ważny dzień dla prokuratury. Pan prokurator Dariusz Korneluk został powołany na stanowisko prokuratora krajowego. Chciałbym podkreślić, że odbyło się to w wyniku otwartej procedury. Premier powołał prokuratora Korneluka na zajęte stanowisko, pomijając też kluczową i konieczną w procedurze opinię prezydenta. To bezprawie, mówi były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Ta opinia może być pozytywna, może być negatywna, ale musi być. Opinii nie ma w sposób oczywisty, ponieważ stanowisko prokuratora krajowego nie zostało opróżnione. Jest nim pan prokurator Dariusz Barski. Resort Sprawiedliwości utrzymuje, że prokurator Barski przed powołaniem na stanowisko prokuratora krajowego został nieprawidłowo przywrócony ze stanu spoczynku. Według rządu to wystarczający powód do usunięcia go ze stanowiska bez stosowania ustawy o prokuraturze. Innego zdania jest głowa państwa, który utrzymuje, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Prezydent skierował też w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, przypomina prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Pan prezydent wniósł o rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem, premierem a ministrem sprawiedliwości, a to oznacza z mocy prawa, co bardzo stanowczo podkreślam, zawieszenie wszelkich procedur. W związku z tym rząd nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek działań aż do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Nie przejmuje się tym minister sprawiedliwości. Pan prezydent wyraził swoje zdanie. Pan prezydent przedstawił stanowisko, że nie wyda swojej opinii ze względu na istniejący spór kompetencyjny. Ja uważam, że tego sporu kompetencyjnego nie ma. Kontrowersyjne opinie minister sprawiedliwości wyrażał w obecności goszczącej w Polsce Wiery Jourovej. Wiceszefowa Komisji Europejskiej chwaliła na konferencji postępy nowego rządu w przywracaniu praworządności. Mamy do czynienia z jawnym, oczywistym łamaniem prawa, ustaw, konstytucji. Pani komisarz Jourovej to nie przeszkadza, bo robią to ludzie, którzy są jej bliscy politycznie, a więc mamy do czynienia z podwójnymi standardami. Bezprawne działania minister sprawiedliwości podejmuje również w sądach. Przykładem jest próba odwołania prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sędzia Piotr Scha poświadczył, że nie ustąpi ze stanowiska i nie będzie brał udziału w łamaniu prawa przez ministra Bodnara. Zapowiada też walkę o sprawiedliwość. Będą czynione odwołania do wszelkich instytucji, które mogą zgodnie z prawem wypowiedzieć się w kwestii bezprawia, które się dzieje. Przeprowadzenie zmian w wymiarze sprawiedliwości w taki sposób doprowadzi do chaosu w sądach i prokuraturze. Dotknie to zwykłych obywateli walczących o sprawiedliwość, analizuje radca prawny Piotr Żyłko. Może to w przyszłości pociągać na przykład nieważność czynności prawnych dokonanych przez takiego prokuratora, czy nawet wpływać na jakieś ważne śledztwa, które są prowadzone. Zachowanie nowego rządu to psucie państwa i przygotowywanie gruntu do bezprawia w przyszłości, mówi były premier Mateusz Morawiecki. W ten sposób oni jawnie uwłaczają podstawowym prerogatywom prezydenckim, niszczą tę prerogatywę, niszczą de facto konstytucję. Jest to bardzo groźne. Rządzący zapowiadają też omijanie prezydenckich wet. Andrzej Duda zapowiedział, że zawetuje ustawę o tak zwanej tabletce dzień po. Minister zdrowia Izabela Leszczyna chce zapewnić dostępność do pigułki w inny sposób.